Witam wszystkich serdecznie. Wraz z nowym sezonem skarbów w okopie u sprzedawcy zwanym Morze Astralne, mapa gwiezdna, wraz ze wzrostem rangi tego sprzedawcy dostajemy w nagrodę butelkę z zagadkami. A więc zaczynajmy. Na wstępie dodam jeszcze, aby aktywować mapę Atlasu na każdym kroku, gdzie mapa ta jest używana lub będzie używana i położyć ją od razu załadować ją ponownie. Pierwsza butelka wymaga rangi 7 sprzedawcy. Po odebraniu tej nagrody dostajemy quest o nazwie Zagadkowe czterowiersze, część pierwsza. Zagadka podpowiada nam żółtymi wyrazami, aby zacząć szukać na Księżycu. Wybieramy więc Księżyc, wybiera moje ulubione miejsce, jakim jest Przystań Smutku. Po teleportowaniu się na Księżyc otrzymujemy krok drugi, który podpowiada nam Przystań Smutku, a więc przystań na Księżycu, gdzie jesteśmy. Następnie Utracony, wiadomo więc, że jest to sektor, Okrutne Objawienie i Skrzynie. Udajemy się więc do sektoru K1 Objawienie. Po wyczyszczeniu sektoru z potworków i zabiciu głównego bossa otwieramy skrzyneczkę. Krok trzeci mówi nam: kosmos przyciąga wzrok, upadły, szabel, zajadły szturm. Ta zagadka jest również łatwa, wybieramy więc strajk na kosmodromie o nazwie Upadły Saber. Po zabiciu głównego bossa w strajku i otwarciu skrzyni przejdziemy do kroku czwartego questu, a w nim dowiadujemy się, że mamy udać się do Europy, zrujnowana, zmierzch, hak buja się puste. Mamy szukać przy żurawiu. Wybieramy więc z mapy Europa, następnie ruiny zmierzchu. Pod wiszącym żurawiem znajdziemy ukryty skarb. Po uzyskaniu rangi 10 u sprzedawcy w nagrodę otrzymujemy drugi nadajnik, drugą butelkę z zagadkami o nazwie Zagadkowe czterowiersze, część druga. W jej podpowiedzi mamy: zatoka runęła wodą, skrzynia, zatopione, z gęstej mgły, śniące, mam na myśli utracone, a więc jest to sektor, ostatnie słowo, życzeń. Udajemy się więc tym razem do śniącego miasta. Teleportujemy się na mgły Divalian i ruszamy do zatoki zatopionych życzeń w ukrytym sektorze, zabijamy bossa i otwieramy skrzyneczkę. W kroku drugim jako podpowiedź mamy martwa, mamy jezioro, cieni oraz szturm. Wybieramy więc szturm i jezioro cieni na europejskiej martwej strefie MS. Po zabiciu bossa i otworzeniu skrzyneczki przechodzimy do następnego kroku, a w nim mamy następującą podpowiedź. Ekspedycja, mieczem ostrym przebity, mogą władać. A więc musimy władać mieczem w ekspedycji, zabieramy ze sobą więc miecz. Pamiętajmy, aby atlas mapy był aktywowany i po zakończeniu ekspedycji ponownie go aktywować. Ważne, by na końcu ekspedycji przed otwarciem skrzyni i wykopaniem skarbu mieć wyciągnięty miecz. W kroku czwartym zagadki mamy: Nessus, wysoka kolumna, zbiornik wody, kształt piramidy, przezeń wejść. Wybieramy więc z mapy Nessusa, na wstępie teleportujemy się do areny zbiornik. Kolejno przywołujemy naszego wróbelka i jedziemy do wysokiej wieży przez zbiornik wody.
Wchodzimy po schodkach, skacząc po kolumnach i dostajemy się do środka. Widzimy tutaj skarb do odkopania. W ostatnim kroku tego questu w podpowiedzi mamy: płyn spadał z nieba, zrozpaczony za rozbitą kulą ujrzałem skarb. Lokalizacja tej części zadania również znajduje się na Nessusie. Teleportujemy się podobnie do zbiornika lub podążamy od wieży z poprzedniego kroku. Jadąc od punktu teleportacji podążamy dróżką, kierując się światłem na konstrukcji, aż dojedziemy do zniszczonej kuli. Tam znajduje się nasz skarb. Na poziomie 16 rangi sprzedawcy w nagrodę otrzymujemy ostatnią już butelkę z zagadkami. W kroku pierwszym mamy następujące podpowiedzi: martwa, zatopiona, utracona, łamane kamienie, skrzynie, więc jest tu mowa o kamieniołomie. Otwieramy więc mapę, wybieramy MS, strefa lądowania, zatopione wyspy i udajemy się do ukrytego sektoru o nazwie Kamieniołom. Po zabiciu bossa i otwarciu skrzyneczki przechodzimy do punktu drugiego. Podpowiedzi do tego punktu to katastrofa, eksodus oraz, co ważne, jedno życie. A więc wybieramy strajk katastrofa eksodusu na Nessusie. Strajk ten musimy przejść flawless, co znaczy, że nie możemy zginąć podczas strajku. Po ukończeniu tego punktu przechodzimy do punktu trzeciego. W podpowiedziach tego punktu mamy kraksa statku, błyskawice wypełniały my kości oraz rewol, część słowa zaznaczona na żółto ze słowa rewolucję oraz część słowa z werwą. Oznacza to, że musimy udać się do kraksy catcha na mocy elektryczności oraz z użyciem rewolweru. Ustawiamy więc naszą moc na elektryczność, wybieramy z ekwipunku rewolwer i udajemy się do kraksy catcha, wybierając event z mapy okopu. W kolejnym punkcie czwartym jako podpowiedź mamy atlas, więc atlas kapitana, prymitywny szyfr oraz dwa nadaj sygnały. Otwieramy więc atlas kapitana, wybieramy mapę skarbu szyfru i tak jak w kolejnej podpowiedzi z boku ekranu ustawiamy ród zmierzchu po lewej stronie, ród światła po prawej stronie, a ród zbawienia na środku. Jeśli ustawicie ten kod w tej kolejności, mapa zostanie aktywowana. W kroku szóstym jako podpowiedź mamy kosmos, czyli będzie to kosmodrom, brzeg, zapomniany, statku, czyli będzie to jeden ze statków oraz konkretna odpowiedź, statek, co może wskazuje, czyli to statek ten z ukrytym sektorem oraz słowo maszt. Wybieramy więc z mapy kosmodrom, musimy dostać się do zapomnianego brzegu, czyli jako strefa lądowania wybieramy niebostraż. Podążamy w kierunku statków. Gdy dojdziemy do zapomnianego brzegu, odbijamy z drogi na lewo i kierujemy się do wraków statków. Zatrzymujemy się przy tym, którego dziób zwrócony jest w kierunku morza. Znajdujemy tu zakopany skarb.
Dochodzimy już do ostatniego punktu naszej zagadki. Dla podpowiedzi mamy pieczarza, strumień do matki powraca, czyli jest to kosmodrom i mowa jest tu o głównej rzece. Następnie mamy trzy słupy i skarb. Słupy są przy zakolu rzeki. Udajmy się więc od miejsca statku w kierunku rzeki. I na jej zakolu widzimy trzy słupy oraz pieczarę. Wykopuję skarb. Dziękuję serdecznie i życzę miłej rozgrywki.